tylko było samo mechaniczne tutaj cięcie. Natomiast musieliśmy w tym roku pousuwać, bo tu było dużo takich tylko już rogów ścinanych, gdzie była gruba gałąź i nie było praktycznie w ogóle już na tym pąka, no bo to było krótko cięte, bo to było kilka lat cięte tylko mechanicznie, nie dotykane sekatorem. Tu już była taki gąszcz, zobaczymy tam na tej drugiej kwaterze, gdzie w tym roku nie było robione korekty ręcznej, bo my nie robimy corocznie korekty ręcznej. A tu po prostu musieliśmy wymienić tutaj, no teraz jak byliśmy wcześniej tutaj z panią Mają, to było widać te jeszcze takie rogi właśnie, tak. Musieliśmy to po prostu pousuwać. Teraz to już jest po cięciu gałęzi, więc tego nie widać, no ale to jest, tu jest pinowa, a zaraz przejdziemy tam do remu. To iloletni to jest sadzik? 6? Nie, to jest 7? 7 lat. Gdzie co roku było ścinane. Czyli to jest zeszłoroczne cięcie, to tak. Też tu? Dalej, wcześniej. Czyli korekta mogło ręczna raz na 6 lat? No, na 4 lata, różnie, no jak... Bo to wszystko jest powycinane poręcznie, prawda? To jest już poręczny wycinek, pilowa. W tym roku jest mocniej przecięte. Głównie były, dużo takich było rogów na jak ja to mówię, rogi, nie? Te sztywne takie, co na górę, no trzeba to pousuwać. Nie wszędzie to usuną, prawda? To też nie jest idealne, ale no w tym roku będzie tutaj spadek pewnie plonu. A jaka to jest podkładka? Tu jest 106. 106. 106. To są jeszcze te z tych węgierskich drzewek, co były brane. Cięte po liście, bo widać takie charakterystyczne. Nie tak głęboko, że to posadzili? Słucham? Nie tak głęboko? A tu była krótka ta podkładka. To był z węgierskiej. Zrobili odpływację tyle na ziemię. Już jest korzeń zrobiony. Tak, jak była potrzeba, to robiliśmy i z dwóch stron. Tyle, że musieliśmy dołożyć tutaj nawodnienie też, no bo... A czemu pani nie robi cięcia w czerwcu? Czasu nie ma i pieniędzy szkoda. Mechanicznego. Truskawka wtedy kupujemy. Ja widzę, że pan robi tylko zimowe cięcia. Tylko. No i dlatego pan ma takie te gołe rogi inne. Znaczy, staramy się zrobić zawsze po zbiorach. Tylko nie zawsze wychodzi. Też nam. Musi pan zrobić w czerwcu. Jakby pan to uciął w czerwcu, to panu by rosną 3 takie z każdego. No tak. A nie miałby pan tych pustych... Wycinałby pan wtedy tylko miał więcej drobnej gałęzi, tak. Więcej pąka i wycinałby pan tylko okna. No i tyle tej kosiarki. Czy okna? Raz na 3 lata. No bo tutaj my teraz nie było... Bo by się tak zagęściło. Tu były pierwsze lata takie, co były cięte ten, a teraz ostatnie 4 lata do tego roku praktycznie nie było w ogóle wycinane. Wie pan, zawiążę panu tu jabłko. Z tego pąka z boku, pójdzie pan dalej. Jabłko będzie trochę obciążać. Pan pojedzie piłą w czerwcu. Jabłka pan nie rusza, zostawia go pan. Tylko jednoroczny przyrost. On się panu rozgałęzi znowu na 2. I znowu pąki. Czyli ma pan nie jednego, tylko 2. Dwa. I z czasem się panu się tak zagęszcza. A pan ma stare te i przez to, że robi pan tylko w tym martwym sezonie, to ma pan po prostu kikuty. No staramy się robić to na ogół po zbiorach, ale też w tym roku wszędzie się nie udało. Ale niech pan spróbuje w czerwcu, w pierwszej połowie przejechać maszyną. Naprawdę.
Piotrze, jaka tu jest odmiana z re? Pamiętasz? To jest? Tu jest remo. Szósty rok, tak? Nie, siódmy albo ósmy. I średni pląs ostatnich lat? 60-70 ton. Jak robię gałązkę, mogę dostawić nawet do 20 metrów, to mi nie przeszkadza. Taka długość tego skatorka, nie? Tamtym roku było nie chcę robić gałązki, było odmładzające, tak jak tamtym. Bo jak jechał tą listą, tak delikatnie teraz widziałem, nie? No bo tak... to już jest przecięte, my to już tak zostawiamy. To już jest okay. Przecięte, my tylko przyprowadziliśmy maszynę, żeby pokazać. A wydajność tej maszyny średnio, dziennie w stanie? Też zanosi jakiś sad. Profesor mówi to 8 hektarów dziennie. No. Jeszcze jakie długie rzędy, jakie drzewa no tak, i tak dalej. Na nawrotach się najwięcej traci. Schodzi. Tak jak jest ten i jedzie, no to ubywa, no ale nieraz tutaj zrobi. Na przykład ja jak mam deserówkę w domu i to robimy od 13 roku cięcie tak. I mam wszystko pod rusztowaniami, pod siatkami. Mhm. No to już nie przejadę tyle, bo jak jadę za szybko i ona się złoży, bo ona się złoży, ona ma te rolki, jeszcze my tam dołożyliśmy tych rolek, mm-hmm. to później jest strzela i przeskakuje dwa drzewka. Mm-hmm. Więc muszę tak, dojechać do słupa, ona się musi złożyć, już jest wolniej, poczekać aż się rozłożyć, żeby to pierwsze drzewo za słupem od razu też ten czubek złapało, prawda? Jak... Ale pan, jak pląd zmniejsza do pana na panu. A zbiór jest ręczny. Słucham? Zbiór, ma pan kombajn? Nie mamy, musimy to rozważyć, no bo to się robi duży, duży problem już. Piotrze, odnośnie drzewek, widzisz różnicę pomiędzy odmianami? Myślę, że na pewno ona byłaby większa, widoczna, gdyby już coś było. Chodzi mi o liść, o owoc. Mhm, ale w jabłku widzisz? W jabłku mówimy o owocu już, tak? Tak, konkretnie. Nie ma tam za dużej różnicy i wybijająca się odmiana z nich wszystkich to może Rebella. Ona jest najbardziej smaczna. Jeśli chodzi o tą cechę. Okej. Okay. A w produkcji szkółkarskiej po sile wzrostu wegetatywnego widzisz jakieś różnice pomiędzy odmianami? Są pewne różnice, tak jak i każdy z nas jest inny. Mhm. Są to na pewno grupy zbliżone. Ja już jakieś tam różnice widzę mimo wszystko. No, Rewena chyba rośnie dosyć silnie, dosyć ostre kąty tworzy. Najsłabiej chyba rośnie według mnie Reanda, Renora, Remo tak po środku, Rebella. I wszystkie mówisz na MM106? Tak, na 106. No tak polecają. Na początku ja sam miałem jakieś obawy, czy to nie będzie za silna ta podkładka, ale no jesteśmy tutaj w sadzie. Właściciel sam powiedział przez ileś lat średnio tą wydajność ma na poziomie tam gdzieś 50-70 ton. Bywają lata, gdzie i 100 ton. Co chcieć więcej? Jeszcze jedna kwestia, bo tutaj wspominali, że jeszcze jakieś ostatnie drzewka masz, prawda? Powiedz mi, ty polecasz bardziej jesienne czy wiosenne sadzenie tych drzewek z tej grupy RE? Wydaje mi się, że tak. Zacznę od tego, że są jeszcze wolne ilości. Głównie jest to chyba spowodowane sytuacją, jaka jest generalnie na świecie, ale są. Czy sadzić jesienią, czy wiosną? Nie ma zdecydowanej odpowiedzi i nie ma zdecydowanie najmądrzejszej osoby, która by stwierdziła. Na pewno sadzenie jesienne jest lepsze, już jakiś ten kalus, zaczątek jest i start na wiosnę jest lepszy, bez porównania, ale no jest jakieś tam to ryzyko przemarznięcia. Tutaj nie wiadomo, jakbyśmy powiedzieli, jaka będzie zima. Ale od ciebie też można wiosną odebrać, tak? Tak, można i wiosną, mamy chłodnie, także można i wiosną. Jesienią no taki plus jest dla sadownika, że jest większy wybór. No. Można ładniejszy towar wybrać. Ale jeżeli ktoś by był zainteresowany, to kontakt pod firmą do ciebie będzie. Tak, zapraszamy. Mamy jeszcze w tej chwili na wiosnę, jest tam z 1000 Reweny, kilka tysięcy Remo, Rebelli. I wszystko jednoroczne na 106? Tak, jednoroczne. No idea ma być, żeby to było jak najtańsze. No, to najtańsza będzie jednak produkcja jednoroczna. Okej, dzięki. No.